Elo, elo! 5-2-0. Witamy Was w kolejnym odcinku mojej nowej serii na kanale Overcooked 2, dodatki, aktualizacja sezonowa. No i w tamtym odcinku skończyliśmy sobie na misji 1-4, przed nami misja 1-5. Myślę, że nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Mamy tutaj do zdobycia, z tego co widziałem, 760 gwiazdek na 3, tak? Tak. Dokładnie, 760. Misja wygląda dosyć ciekawie. Zobaczymy, jak nam pójdzie w praktyce. Miejmy nadzieję, że sprawnie. No i zaczynamy. Pamiętasz, jak to szło mniej więcej? Piąte przez dziesiąte, gdzie ja jestem? Tutaj jestem. Tak, ja tutaj mam miksery, czyli ty mi mąkę musisz rzucać. A... No, ona tam do ciebie przeleci. Możesz mi też rzucać, będzie szybciej niż masz, wiesz. A ja potrzebuję... Steka. Steka i marchę i krewetki. No to masz, o, widzisz? O, dzięki. Daj mi jeszcze jedną mąkę, bo potrzebuję do miksera. Aha, to rzucam do miksera. Tak, masz. I krewetkę. No krewetka tam tobie Aha, leci. Aha, tutaj. No to masz, cyk. I jeszcze jeden stek. Dobra. Wiem, wiem. Dobra, to mogę ci dawać. Tak. No to trzymaj. I stek jeszcze raz. Już ci daję. Okej. Okay. Łap. Rzuciłem ci tam. Masz. Następne gotowe. Okej. No. A to z czym idzie? Coś mi dała. Masz kolejne. I to do wydania. Okej. Jedno jest gotowe. Krewetka się robi, to się robi. Dwa razy marchewka. Marchewki mam ja, więc ci zaraz To dam. Masz gotowe? Jak coś? Masz. Już wrzucam i ci daję od razu z mąką. No szlak by to... Ajciul. No dawaj, dawaj. To masz gotowe? Okej. Okay. Talerze. Tobie się respią, Aha, ty myjesz. Dobra. Jak coś. Co potrzebujesz? Trzy razy z marchewką idzie i raz z krewetką. Dobra, marchewka jedna to jest. To ja ci krewetkę dam. Dobra, daj mi krewetkę, a ja ci już kroję marchewki. Masz marchewkę. Masz to, talerzy nie mam, a to już, jest gotowe. Już, czekaj, masz krewetkę, powoli, bo nie wyrabiam. Dobrze, no spokojnie, ja ci tutaj tylko dam wszystko. I ty potrzebujesz jeszcze jednej mąki, z tego co widzę. Dobra, to masz gotowe. Cyk. I cyk. Mi gdzieś miska jedna się zapodziała. Masz talerze, ja ci masz. Daję. Masz tą miskę z mąką. Okej, masz tutaj talerze. O, to masz też gotowe. O Jezu. O nie, 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 nie. Ja, ale fart. Widziałaś to? Ja najpierw muszę o to złapać. O, jest. Kolejny super. Idzie z krewetką dla ciebie tam do masz gotowania. Następne. Z czym to będzie szło? Wydawaj, bo z krewetką się zaraz czas nam skończy. Znaczy, no, ej, wrzuciłem dwa razy mąkę. Popełniłem błąd. No to wypierdziel. Krewetkę, talerze. Nie mam żadnego. Już daję. Aj, 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 aj. Strasznie mam dużo roboty tutaj. No ja właśnie nie mam. Masz. Może zdążysz. Szybko. Krewetka? Tak. Z krewetką pierwsze. Dobra. Okej. Okay. Zdążyliśmy. Masz kolejne talerze. Ej, ja tutaj nie mam tego. Czego ty potrzebujesz? Krewetkę masz, steka masz. Ja no cholera, nie złapałam tutaj talerze. Mąkę mam, tylko wrzucić, nie? Dobra, masz krewetkę. I masz steka. Talerz. Już ci daję. Cyk. Masz dwa. Dobra, super. To masz gotowe. To sobie tu przyniosę. Odbierz z taśmy. Odbieram. I kolejne jedzie ze stekiem. Aha, czekaj, nie, 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 nie. Mąki mi tu brakuje. O, teraz. Okej, okay, tam ci kolejne Rzuć jedzie. Rzuć mi mąkę. Okej, dobra, dobra, tu jedzie. Ale możesz mi rzucić. Dwa razy mąkę. Nie, raz. A, no dobra. Ale nie musisz mi nakładać. Zawsze ci nakładam. Brakuje... A chcesz samą? Z krewetką nam zaraz... A nie, dobra, właśnie poszło. I talerz. Okej, okay. Potrzebuję tak, ze steka, ze stekiem i z marchewką. Marchewkę zaraz ci dam, bo jest gotowa. Steka ci rzucam. Marchewka jest. Steka masz od razu i dobra. Dam ci samą mąkę. Jeszcze dwa zdążymy wydać. Ja już nie robię tego ostatniego. Zróbmy jeszcze te dwa. A ja zrobię jeszcze tą marchewkę jak coś, bo to jak ci się dążysz, robi. To powodzenie. Zbierz taśmy, bierz taśmy. Okej. Okay. Ja już ci talerzy przygotowuję. Mam. Może zdążysz wydać, zobaczymy. No. Masz, cyk. Aha.
No, te dwa wydam raczej. Masz. Nie wydaje mi się, że się uda więcej. 4 sekundy. Szybko. Pięknie. Okej. 957. Na 760. Bardzo dobrze nam poszło w tej rundzie. No i przed nami kolejna misja. Będzie to już 1-6. A dla przypomnienia, jesteśmy jak coś w drugim portalu. A wszystkich ile portali było? Ile my to wtedy naliczyli? 5 albo 6, nie? Tak jakoś. No, co tak długo? Strasznie długo to się to wczytuje. Dobra, przed nami misja 1-6, tak jak wcześniej właśnie wspomniałem. No i mamy tutaj do zdobycia 720 punktów na 3 gwiazdki. Miejmy nadzieję, że nam standardowo pójdzie dobrze, tak jak na przykład przed chwilą. Misja nie wydaje się jakaś trudna, aczkolwiek przypuszczam, że coś tutaj nam będzie chyba jeździć. Nie wiem, czy czasem ten wąż nie będzie nam jeździł. Możliwe, bo to jest właśnie ten klimat taki. Tak, to jest to. To będzie tutaj ten wąż. I on będzie tu. Ja jestem w środku. Widzisz, patrz. No to biorę pierwsze. Ja ci rzucam mąkę. Ale ja jestem w środku. Ja nie wyjdę stąd chyba. Aha. Ja ci rzuciłem mąkę. Faktycznie. Czekaj, ja ci muszę dać pomarańcze. Gdzie jest pomarańcza? Ty masz pomarańcze i winogrono. Ja ci dam jeszcze winogrono. Trzymaj, krój. O, tu ci dam na talerz, widzisz? No. Krewetkę pokrój. Ej, robi ci się tam. Widzę. Tu masz gotowe do wydania. Jedno. Krewetkę pokrój. Dobrze. A ja to wydam. Pokrojona krewetka. Dawaj ją. Masz na talerz. Aha. Nie. Wąż jedzie. No i dobra, niech to jedzie. Co tam potrzebujesz? Ryba. Zwykła ryba, sama. Sama ryba. Rzuć mi szybko. Masz. Właśnie, musisz tak... A ja ci muszę dać jeszcze mango i pomarańcze. Dobra, odkładam rybę tutaj. To masz do wrzucenia do miksera. Okej. Okay. Miksery ty masz przecież. Aha, na parę, a nie na miksery. No dobra. Pomarańcze daj tam o tu na górę. Tu? A to musisz dać na parę też. Co mam dać na parę? Rybę. Tutaj pomarańcze, a rybę na parę. Pomarańcze, tak? I tak. Masz tak. Gotowe. Dziękuję. Tu masz też kolejne gotowe. Wydaje ci, patrz. No. Tutaj. I jakbym miał Dzięki. Talerz, to bym wydał ci jeszcze rybę. Respią się u ciebie talerze. Dobra, to nic. Ryba się robi, marchewka. Masz gotową marchewkę. Rybę. Masz gotową rybę jak coś też. Muszę ci dać jeszcze to mango. Dobrze było. I winogrono ci już kładę. Już zabieram ci to. A ja lecę po rybę, póki zdążę. Okej. Okay. Masz wszystko pokrojone jak coś. No to... Co potrzebujesz? A ja ci będę przygotowywał jabłko z mango, tak? Tak, a ja tą marchewkę muszę sobie wrzucić. Tu masz gotowe, te drugie. Czas z marchewką zrobić. No to już mi się robi. Okej. Okay. Potem idzie ze stekiem. Ej, ty czego sobie tam nie wrzucasz nic do... Dobra. Masz tu na mikser, weź sobie tutaj. I masz o to, wrzuć. Masz. Pokrój mi steka. Oddaję ci ten, miskę. Masz tam dwie miski, w jednej masz mące. Już ci dam do drugiej mąkę też. Masz. Gdzieś ty to dała. No daj. Cyk. No czekaj, bo wąż tutaj nam przeszkadza. Ty mi lepiej steka daj, a nie. No mi się Dobra. Połóż, to ja sobie wezmę. Masz tutaj steka. Dawaj tego steka. To masz gotowe do wydania. Cyk. Cyk i pyk. Ze stekiem się już robi, już ci daję, hop. Czego się nic nie robi na mikserach? Masz tu winogrono i pomarańcza do winogrona. A potem znowu idzie mango z pomarańczą. Okej, okay, już ci to robię. Potem idzie znowu stek, więc jeszcze jeden stek do krojenia. A na samym... Masz gotowe do wydania. Siup. Dobrze nam idzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No jedź z tym. Padaj z tym. Dobra, czekaj, już ci wydaję tutaj steka z mąką, tylko talerze. Dobra, tu jestem. Ej. Czekaj, bo wziąłem talerz i dałem mango. Masz. Ej. To jest gotowe do wydania. Tu idzie mango z pomarańczą, tak? Tak. Okej. To masz kolejne gotowe. Steka, pokrój. Dobra, już. Weź sobie jeszcze to wydaj, już ci steka. Tu masz steka. Okej. Gotowe. Nie wydaj. Dzięki. Nie chcesz mąki nigdzie? Czego tu masz nie... krewetkę. Czego ty I nie... I dwie mąki mi rzuć. O, mam jedną, to jedną mi rzaj. Jedna. Kurwa, rzuciłem do dwóch. Ajajaj, dobra, jedno wydajmy chociaż. Masz. Nie zdążymy pewnie. Nie zdążymy. No ale...
Nie wiem, ile tam trzeba było. A tam nie było... 700? Nie, no co ty. Nie wiem. Może spróbuj to jeszcze wydać. A. Kurde, jakby było może jeszcze sekundę jeszcze w zapasie. 720, oj, to na jedną gwiazdkę zrobiliśmy strasznie słabo. Wow. Myślałem, że wystarczy to. Szczerze mówiąc, jestem Ale zszokowana. Przecież prawda jest taka, że ty tylko na jeden mikser gotowałeś cały czas, ja widziałem to. Dobra, jeszcze raz. Masz. Jedno. I masz. Winogrono Dobra. I pomarańcza do tego. Potem ryba. Już ci pomagam kroić, wkładam do miksera. Ty, ja tu też mogę wkładać do miksera. Nie muszę tobie dawać. Może właśnie dlatego my nie zdążyli. Bo ja wszystko, ja miałem za dużo roboty też na głowie. Prawda jest taka. Tak. Tu masz gotowe do wydania. Dobra, ze stekiem. Masz dwa dania do wydania. Okej, już je biorę. Tu już robię. Ci robię trzecie, to jest pomarańcza z mango. Daj mi mango. Mango? Tak. Lecę. Tylko niech mi on przejdzie. Dobra, pościągaj sobie to. Masz mango? A nie dałam rady. Dobra, to nic. Ja umyję talerze w tym czasie. Dobra, połóż to, ja bym to wydał. Daj mi te mango. Masz. Dobra, mango. Z tym idzie... To masz kolejne do wydania. Marchewka i krewetka. Masz krewetkę. Masz kolejne do wydania, masz dwa dania do wydania. I masz marchewkę. Ok. Masz dwa dania tam do wydania. Tu masz marchewkę i tu masz krewetkę. No jak tutaj jestem, to mi dajesz specjalnie na drugi koniec. No to komunikuj się ze mną jakoś, bo ja cały czas tylko gadam, a ty nic nie mówisz. Dobra. Idę sobie po mąkę, jeśli zdążę, zdążyłam. Mogę przecież ja ci też mąkę podać. Ale ja też mogę chodzić, bo ty też masz tam dużo roboty. Mango ci daję na kolejne. Okej, dawaj. No. Możesz mi od razu mąkę tam wrzucić. Okej. I masz kolejne, tak samo. Robi się. Muszę ci dać trzy razy winogrono. Jakimś cudem. Tu. Dobra. To idzie z mango, nie? No tam zobacz sobie. No. Tu masz gotowe już jedno. Okej. Tu masz kolejne gotowe. Biorę jedno. I trzecie gotowe. Nie zdążę wziąć. Drugie. Mango jakbyś mi wzięła, to byłbym wdzięczny. No wiem. Masz. Coś się pali. A ja to muszę... No cholera jasna. Kolejne. Jeszcze jedno winogrono ci muszę przynieść. Ja mam jak coś. Aha, dwa razy idzie z tym, dobra. No. Tak, winogrono z mango. To masz gotowe. I drugie winogrono z pomarańczą, okej. Okay. Dobra, muszę ci przynieść teraz marchewkę do krojenia. Tu już ci kroję tutaj pomarańczę. Marchewka. Kolejne gotowe do wydania. To... Krewetkę sama masz ryba. Tutaj. O, samą rybę wydamy. Okej. Okay. Nie zdążyłam. Rzuć sobie mąkę do tego. Nie potrzebuję mąki, potrzebuję całej reszty. Marchewka. Ten, możesz wrzucić rybę na parę. Aha, no tak, rzeczywiście, nie pomyślałem, bo ona idzie od razu do pary. Mango, potrzebujesz i będzie kolejna no do wydania, dawaj. Masz. Ja już to wrzucę. Masz gotowe nie mango. Nie zdążę wrzucić. Tu. Już mam. Hop. Dobra. Jeszcze jedno, żebyśmy Masz zdążyli. Tam ci mąkę rzuciłem. Nie zdążymy już później. Aha. Mało czasu. Żebyśmy Dobra. Te dwa wydali. Kolejne do wydania. Masz, ryba. Tutaj jest. Dobra, masz jeszcze mango i pomarańcze, to też zdążymy wydać, dawaj. No to dobra. Masz. Jeszcze dwa. Tu? Raz? Talerz, umyj. Zdążymy, mamy dużo czasu. Tu Bang. Na dół. Dobra. 720 na 3 gwiazdki. Nie wiem, co się nam wtedy podziało, że tak słabo nam poszło. Może Czy dlatego, to słaba że ja komunikacja? Za dużo miałem do roboty. No a ja teraz wychodzi na to, że ja mogę, wiesz, chodzić i sama tutaj wkładać, czego wcześniej nie ogarnęłam. No ale mimo wszystko dobrze nam teraz poszło. No i git, udało nam się zrobić to na 3 gwiazdki. Przed nami kolejna runda, będzie już to ostatnia tego etapu. No i zobaczymy, co nas czeka w tej rundzie. Zazwyczaj w tych dodatkach jest tak, że ostatnia misja jest najtrudniejsza. No, ta ostatnia, nie? Czyli tak jak w tym wypadku. Zobaczymy, czy tak będzie tym razem.
To w zasadzie była prosta misja, ale coś się nam w niej nie udało. No i dobra, jedziemy do ostatniej misji. Jest to już 1-7 misja. I będziemy mieli tutaj co teraz? I to taka niepewność, gdy się to ładuje, nie? Co nas No. czeka? Dobra. Ogólnie misja bardzo podobna do tamtych odcinków, co my przechodzili w nie. Też podobna z tymi Tak, no to promieniami. będziemy się teraz dzielić, kto bierze pierwsze, Ja drugie biorę danie. górne. Biorę drugie. No to ja pierwsze. Gdzie tu jest makaron w ogóle? Nie wiem. O, tam jest, Jezu, on jest zakryty. Patrz ty się. Dobra, idzie to ze stekiem. Ty robisz drugie, nie? Tak. Dobra, to ja już pierwsze wydaję. Biorę się drugie teraz. Z krewetką. Okej. No to ja biorę owocowe. Tu masz mango pokrojone. Okej. A zrobię to od razu. No to ja już mam. Aha. To wezmę ci. Cholera. No dobra, czekaj, tu wezmę tak. Wezmę talerz. To idzie tutaj. Nie robi się! Aha, ja muszę iść w tą stronę? Ej, dlaczego ja nie mogę iść? Aha, dobra. Tu i tak. Ja Okej. Ja robię te drugie. Nie, pierwsze ja robię. To ma... Dobra, no i dałam dobra, ci tam już. Tu se dam kukurydzę i talerze. Dobra. Mango. Pomarańcza. Dobra, ja mam gotowe. Aha. Mango i pomarańcza. Teraz potrzebuję pomarańczy i winogrona. Które ty robisz? Pierwsze. Dobra, to ja robię drugie. Ze stekiem i z krewetką. Okej. To ja potem robię krewetka sama. No, kurde, tyle co przesunęło mi się zmieniło. Widziałeś to? No. Co za pech. Gdzie tu jest spor? Aha, tutaj. Stek. Talerze trzeba myć. Pamiętaj też trochę o tych talerzach, bo cały czas ja myję. No, tak jak w innych misjach, ja zawsze myłam. No, ale okej. Dobra, które robisz? Ja ze stekiem. Ja z krewetką. Mów normalnie pierwsze albo drugie. Okej. Łatwiej tak jest. To robisz stek krewetka, tak? Tak, drugie. Okej. Mów drugie albo pierwsze. Jest łatwiej. I szybciej na pewno. Co mi tam brakuje? Poru. Talerze. Dobra. Okej. Ja zrobię potem winogron z mango. W porządku, ja myję talerze. No ja potem zrobię Nie robi winogron. Mi się, Ja robię potem winogron z pomarańczą. Biorę sobie pomarańczkę i talerz. Idę z talerzami. No właśnie, ja mam do wydania, tylko brakuje. Rób kolejne, ja ci to wydam. Ja ci pomogę myć, będzie szybciej. No. O. Pomarańcza mango robię. No to zrób, ja ci umyję talerz. Tam są umyte, rób kolejne jakieś. Nawet no, jeszcze jedno takie samo. Zrobię, no te. Bo to jest najprostsze, a... Weź talerz mi od razu przynieś. Weź dwa talerze. Wydaj. A ja domyję. Z czym to idzie, tak? O. Tak. Kurde, Mam. Przejść nie mogę, no patrz. Daj tu, szybko. Yeah, udało się. O lol. No dobra, ta misja jakaś nie była bardzo trudna, w każdym razie udało nam się zrobić na 3 gwiazdki i właśnie w taki oto sposób przeszliśmy sobie drugi etap, tam nie wiem, z 5 albo 6, zresztą się zaraz dowiemy. No i oczekiwanie, zobaczymy co nas czeka w trzecim już portalu. To co, robimy na tej nagrywce czy na kolejnej? Na tej. Czemu tak długo? Za długo. Dobra, tutaj mamy już wszystko, jak widać, jeszcze się tak tutaj szybciutko przejadę, żeby nie było, że coś pominęliśmy albo, że zrobiliśmy coś na 2 gwiazdki. Proszę bardzo. O, i tędy mogę też wyjechać, nie? Też. Dobra, jedziemy tędy.
No i jak widzicie, jesteśmy drugi etap za nami, tutaj już byliśmy. No tutaj właśnie my wyjechali, przed nami tutaj jest trzeci etap i to będzie jakiś klimat zimowy, z tego co widzę. No i co? Lecimy sobie. Pierwsza misja. 660 punktów do zdobycia. I tutaj z tego co pamiętam, na jak przechodziliśmy za pierwszym razem, tu będą te takie koktajle, co nie? Co tak się będzie zmieniało chyba. O, widzisz? Popatrz. A faktycznie, no z tą bitą śmietaną. Na początku nie mogłam ogarnąć w ogóle, co z tą bitą śmietaną się robi. Ale teraz pamiętasz, jak to szło, co nie? Czy nie bardzo? Tak. Myślę, gorąca że tak. Czekolada, nowy przepis. Zagotuj mleko, proszę skończyć. I posiekaną czekoladę w rondelku, udekoruj śmietanką i piankami. Dokładnie. No to dobra, co ja tu mam robić w zasadzie? Mleko dobra. Z czekoladą, tak? Tak, daję ci mleko. Mleka no to w ja ogóle ci tu daję wystawię. Tak, czekoladę dwa razy. A ja ci tu nakładę. A ja mleko daję tutaj do tego garnka, tak? Tak, i czekoladę też. Aha, okej. Okay. Już dobrze, że pamiętasz, bo ja bym nie wiedział, jak się to robiło. A po co tak dużo mi dajesz tego? No niech jeździ, no. I daj mi pianki. Okej. Okay. Aha, bo ty to musisz pokroić, nie? To jedną ci muszę. Nie. Potem jak ci się to zrobi... No. To dajesz do tego kubełka. Po lewej. Na to dajesz piankę. Na jedno daj piankę, a na drugie nie. Nie mogę, to trzeba pokroić. Tak? Mówiłem ci. No to dawaj mi te kubełki już gotowe. Aha, z tym? Tak. To ja już to zrobię. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Nie pamiętałam, że to trzeba kroić, szczerze mówiąc. A ja wiedziałem. No i wydajesz to, tak? Tak, tak, no. No to mogę wydać od razu, ale jeszcze bitą śmietaną trzeba, siup. I siup. Dobra, kolejne. Idzie czekolada. Wszystkie idą chyba z czekoladą. Nakładź mi tu czekoladę. A ja ci tu za dwa mleka dam. Dobra, tu mam jedno gotowe, tylko kwestia, żeby dorzucić czekolady. Cyk. I cyk. Tam ci będzie ta czekolada jeździć jak coś. Dobra, dobra, do wszystkich idzie czekolada. Na to wygląda. A ty wiesz, co masz robić, jeszcze ci muszę brudne te dać. Te kubki trzeba potem myć, nie? Tak, no i one się właśnie już tam myją. Dobra. Możesz mi potem rzucić za dwie... Ej, to ja ci to daję, żeby... Za dwie pianki. Nie, to nie jest bez sensu. W kubku. Wiem. Dwie pianki masz. No ty teraz masz robota, robota, a ja w zasadzie... Masz tutaj, to już jest gotowe do wydania, ale ja nie mam znowu kubków, nie? A nie mam tutaj dwa do mycia. Dobra, ja to umyję i ci wydaję na taśmę. Dobra, i pierwsze idzie samą bitą. Masz. Okej. Okay. Drugie idzie obydwa rzuć z mi mleko. Piankami. Dwa mleka ci jeżdżą. Okej. Okay. To rzuć mi jeszcze jedno. Mleko? Kurde. Tak. Masz. Bo mam trzy garki, nie? No to masz jeszcze jedno mleko, a nawet jeszcze dwa ci dam. Co ci tam w zapasie kolejne rzuci? Z pianku idzie czekolady. Została ci jedna czekolada tylko. Masz. Cyk. Już ci dorzucam więcej. Nawet ci piankę rzucę, żebyś miała w zapasie. Dobra. Dobra, co z czym to idzie? Czekolady mi brakuje. No cholera jasna, nie mogę się. Ej, kubki! O Jezu, już ci daję. Lecą. Wszystko git, tylko nie mam kubków. Wszystko git, no to właśnie przyjechały. Muszę częściej o tym myśleć. Kurde, jak utrzymamy takie tempo, nie wiem, czy nam się uda to wydać, bo za wolni jesteśmy. No gdyby nie te kubki, co się... Masz. Kolejne. Kolejne. Pierwsza bita śmietana, drugie puste. Czas się kończy i nam zaraz odejmie punkty. Zajebiście, już nam odjęło. No już o to samo wydam. Bo prawie nam odejmowało. To z tym. I kolejne tak samo. Czekolada. Tak? Czy masz? Leci do ciebie. Drugi kubek. Właśnie, kubki trzeba pamiętać. I trzeci kubek. Czekolada zawsze jest w zamówieniu, z tego co widzę. Tak. Masz, leci. Czekoladę. Kubki tam masz jak coś. Wiem. Kurde, jesteśmy za wolni. Spróbuj to jeszcze wydać.
Nie wiem, czy nam starczy, czy nie. Chyba już nie, bo nam odjęło. No spróbuję jeszcze to wydać. No i tyle, już nic nie ugramy. Spróbuję, ale mam mało czasu bardzo na to. Wydaje mi się, że będzie nam brakowało z 50 punktów. A tam nie punktów. Było 670? Nie pamiętam. 660, patrz! Jak chamsko. Brakowało nam 14 punktów. Yeah. Rozpocznij ponownie. Dobra, wiesz co, zrobimy tak. Przejdziemy jeszcze tą rundę i jak przejdziemy ją na 3 gwiazdki, zakończymy sobie ten odcinek. No niestety, ale prawda też jest taka, że jak zaczynaliśmy właśnie nagrywać dla was ten dodatek, powiedziałem wam na samym początku, że ten dodatek, czyli ta aktualizacja sezonowa, jest dużo trudniejsza, mleko poproszę. Dawaj czekoladę. Od wątku fabularnego, nie wiem czy ty się ze mną zgadzasz, ale ja moim zdaniem jest tutaj trochę trudniej niż w tym głównym wątku fabularnym. Jak sobie powrzucasz, możesz mi dać pianki. Nie odpowiedziałaś mi na pytanie moje. Tak, moim zdaniem jest troszeczkę trudniej. Dobra, robi się. Musimy trochę tempo podkręcić, bo za wolni jesteśmy. Mówisz i masz. To masz gotowe do wydania. To masz gotowe do wydania. I to masz gotowe do wydania. Trzy mleka lecą, dawaj 3 czekolady. Robi się. I piankę pewnie, co? Chcesz piankę? Mam. Jedną. Mam. Ale w zapasie ci puszczę. Nie chcę, ja mam 3 pianki, chłopie. A, no to dobra. To czekaj, do jednego idzie. I kubki pamiętaj, od razu. A. Jedno idzie z tym, drugie idzie z pianką. I trzecie idzie puste. Hehe. Musisz mi czekoladę dawać pokrojoną. No to uno momento, bo nie mam gdzie jej kłaść. No to mogę pościągać ci, jak jest za dużo. Nie, zaraz tam wrzucisz i będzie okej. Kubki ci daję od razu, za pamięci. Tutaj nie da rady tak, nie widzisz? Musisz na sam koniec iść. Mleka masz? Masz jeszcze, to dobrze. Czekoladę już ci daję. Dobra, kubki jadą. Kolejne do wydania. I zaraz już jadą kolejne, tylko kubki umyję. Okej. Cyk. Szkoda, że się te kubki same nie respią. Wtedy by nam zajebiście to szło. No. Okej, tam masz gotowe. Mleko, jak coś jest, na taśmie jest, dobra. Mhm, są. Kurde, tu czekolada jechała. Tam leci kolejna. Okej. Kubki. Masz. No kubki. Uff, pamiętam, niemożliwa rzecz. Jeszcze jeden kubek. Jak będziesz miał chwilę, możesz mi rzucić ze dwie pianki. Czekaj, będę ci wydawał. Na razie nie musisz. Dobra, mam to. Co chcesz, czekoladę, tak? Tak, bo nie ma. No to masz. Mleko mi nastaw. O nie. Przepuściłam. Co? To nie zwróci do mnie. Masz gotowe do wydania? Ej, czekolady mi brakuje. No i tam jedzie jedna do ciebie. I kubków przede wszystkim. Ale teraz nam idzie o wiele lepiej niż wcześniej. No. No byłoby, tylko bym miał więcej kubków, to byś dostała już 2 do wydania. Co ja ci poradzę? Proszę, czekoladę mi daj. Bo wyrzuciłam przez przypadek. I piankę. Masz. Za dwie. Jedzie ci tam wszystko. Masz kolejne do wydania. Masz kubki. Okej. Masz, wydaj to od jeszcze. Od razu mi piankę daj jedną. Masz. Bo nie mam. Ale teraz ci się przynajmniej uda. No.
Ty, zrobię to za więcej punktów. Bo im więcej składników, tym więcej punktów, Jakby więc... był kubek, to jeszcze by to się wydało, ale nie ma kubka. No nie ma. Nie zdążę, nie ma szans. Nie, nie, nie ma. O, czekaj. No. Macie w garku. Dobra, proszę Państwa, udało nam się to zrobić na 3 gwiazdki. I w ten oto właśnie sposób zakończymy sobie ten odcinek. Jakieś podsumowanie szybciutkie? Podsumowanie jest takie, że w tym momencie chyba wyszliśmy trochę z wprawy, dlatego że te misje były na tyle proste, że nie powinny nam sprawić większego problemu, a jednak sprawiły, więc postaramy się po prostu w następnym odcinku bardziej się przyłożyć. Tak, ja sobie jeszcze tylko szybko sprawdzę, zanim skończymy, ile tutaj w ogóle w tym portalu jest misji. To akurat pierwszą my sobie przeszli, więc tak, tutaj nam zostanie jeszcze... Jedna, druga, trzecia, czwarta. O, 3 misje tylko, proszę Państwa, będą jeszcze do przejścia w tym portalu. 4. A, 4, tak, przepraszam. No ale widzicie, w tamtym portalu jak byliśmy, to tam było chyba 7 misji, a tutaj jest tylko 5, tak? 5, no. Okej, więc my się z Wami żegnamy i zapraszamy Was na kolejny odcinek z gry. Overcooked 2. Na razie i pa pa. Pa.